Przygotowaliśmy garść newsów dla posiadaczy Nintendo 64 w Polsce. Pierwszą informacją jest to, że oglądany Star Fox, japoński przebój rynkowy na Europę, wydany zostanie pod tytułem Lilith Worth. U nas w kraju swą premierę będzie miał na Gambleriadzie. Już dzisiaj wiadomo, że zapowiadana na rok bieżący bajkowa przygoda Banjo-Kazooie, mająca popularnością przebić poczciwego Super Mario 3D, nie będzie mogła stać się prezentem gwiazdkowym, gdyż ukaże się na rynku dopiero w przyszłym roku. Firma tłumaczy to jak zwykle niedogodnościami techniczno-budżetowymi. Natomiast konsolowa adaptacja głośnego filmu GoldenEye 007 już sprzedaje się na świecie i to sprzedaje bardzo dobrze. W Polsce powinna już być dostępna w najbliższym sklepie. Jeśli nie ma, poproś o książkę życzeń i zażaleń sprzedawcy. A oto i propozycje sportowe na konsole Nintendo 64 na najbliższe kilka miesięcy. Szałowy baseball z Kenem Griffeyem Juniorem będzie dostępny dopiero na wiosnę przyszłego roku. Tak więc amatorzy baseballowego kija powinni wytrzymać jeszcze kilka miesięcy. Gra NFL Quarterback Club najprawdopodobniej w Polsce nie ukaże się wcale, gdyż jest to produkcja wydana wyłącznie na rynek amerykański. Natomiast na pewno na Gambleriadzie odbędzie się premiera koszykówki, gry nie mniej radosnej od sztafetowych wyścigów w workach. FIFA Soccer to tytuł, który z pewnością zadowoli rasowych miłośników futbolu. Wersja na konsolę ma być znacznie lepsza od wersji pecetowej. W końcu i Wayne Gretzky zawita do polskich oberży i domów. Tak, już na Gambleriadzie będzie można pograć i zakupić ten dziarski hokej. Natomiast International Superstar Soccer, bijący rekordy sprzedaży, jest już w Polsce. A w następnym odcinku kolega kierownik przygotuje dla Was obszerną relację na temat tej gry. A teraz krótki przegląd nadchodzących atrakcji. To zaledwie kilkanaście tytułów z pakietu kilkudziesięciu przygotowywanych gier na przyszły rok na konsolę Nintendo 64, która z tego dnia na tydzień zaczyna odbierać kawałek po kawałku europejskiego rynku konsoli PlayStation. Już dziś wiemy, że bieżący rok zakończy się ponad 7 milionami sprzedanych na całym świecie konsol Nintendo 64. Na zakończenie dodam, że na Gambleriadzie premiery będą miały jeszcze trzy tytuły. Doom 64, Hexen, no i oczekiwane mordobicie War Gods. Nie da się ukryć, że posiadacze konsoli Nintendo 64 będą mieli w co grać na święta. This is glorious football weather. It's Poland versus Greece. Czas na bardziej szlachetną i sprawiedliwą grę, mianowicie symulację piłki nożnej International Superstar Soccer 64. Ta gra stała się już powodem dumy szczęśliwych właścicieli Nintendo 64. Uznawana za najlepszy soccer na rynku gra ukazała się także u nas. Stała się nowym standardem w dziedzinie gier sportowych z kilku powodów. Przede wszystkim wreszcie udało się osiągnąć wrażenie znajdowania się w centrum akcji dzięki doskonałej animacji ruchu graczy, dokładnym teksturom i bogatemu zasobowi słów komentatora. Dodatkowym atutem gry jest wysoka grywalność, poparta efektywnym wykorzystaniem kontrolera konsoli i możliwością zapisania w nim wszystkich wyników i indywidualnych ustawień. Różnorodne widoki z kamer ułatwiają graczom kontrolę nad przebiegiem spotkania. Dzięki bardzo prostym kombinacjom można uzyskiwać wszystkie powszechnie stosowane sztuczki, jak dribbling, główkowanie, woleje, loby i wślizgi. Superstar Soccer oferuje kilka rodzajów gry, m.in. pojedynczy mecz, puchar międzynarodowy, ligę. W odróżnieniu od pierwowzoru J-League Perfect Striker mamy do wyboru jedną z 36 światowych drużyn i oczywiście angielski komentarz. Gra zawiera wszystkie dla symulacji piłki nożnej opcje, jak zmiana składu, wybór zawodników do stałych elementów gry, strategie, zmiany formacji. Posiada również nowatorskie rozwiązania, daje możliwość treningu wszystkich kluczowych elementów gry, jak rzuty wolne, rożne, karne, prowadzenie akcji tak, aby podczas decydującego meczu nie przyprawić swoich kibiców o mdłości. Ale nie ma co się mądrzyć, oddajmy przez chwilę głos samej grze. He's cutting towards the goal. What an opportunity! A definite foul. The penalty is
Podczas gry najciekawsze sytuacje będziemy mogli spokojnie przeanalizować, używając do tego opcji replay. Wszelkiego rodzaju zjawiska kluczowe na boisku będziemy mogli zobaczyć w zbliżeniu, jak to wręczenie kartki. Osobną część gry poświęcono rzutom karnym. Może ona stanowić doskonałą zabawę dla całej rodziny, a może nawet grupki fanatyków futbolu. Przebieg takich zmagań wygląda jak na prawdziwym meczu. Po kolei wszyscy zawodnicy celują w światło bramki. Tutaj widać dokładnie wpływ statystyk na celność. Za pomocą małego kwadratu wybieramy miejsce, w które mamy zamiar strzelić i wciskamy klawisz strzału. Oczywiście w ostatniej chwili możemy uczynić zwód i skierować piłkę w przeciwny róg. Dodam tylko, że według większości bywalców redakcji bardziej podobała się ta część gry od samego meczu. Ale znów oddajmy głos grze, niech się sama przedstawi. He still has possession. The ball is passed off. Consummate skill there. It's a constant battle for possession. Left. A valiant attempt, but thwarted. Poland still have time to pull it back. Is he going to switch it across? He's going all the way. They're taking no chances. He's looking around for openings. Will he cross it? A cracking shot. Keeper, a magnificent save. A brave decision by the keeper. A decisive kick there. Sweden defending with style. Sweden create anything here? Yes, incredible skill. Goal! He finished that beautifully. Let's even the scores. Niemniej ekscytującą innowacją jest opcja scenariuszy. Z biblioteki scenariuszy możemy wybrać dowolny i zadecydować o wyniku meczu. Jak na przykład znaleźć się 10 minut przed końcem spotkania o Mistrzostwo Europy i wywalczyć zwycięstwo przy stanie 1-0 dla przeciwnika. Co ciekawsze, mecze przedstawiają autentyczne rozgrywki sprzed paru lat. Cóż, piłka jest jedna, a bramki są dwie. A jednak gra na Nintendo 64 udowadnia, że futbol może być wciąż pasjonujący, porywający jak Elvis na Hawajach. I pamiętajcie o możliwości gry na 4 graczy naraz. Kupujcie kontrolery i walczcie o wielkie puchary, mega kufle czy inne precjoza. A teraz nadszedł już najwyższy czas, aby wszystkim przypomnieć, że trwa nasz wielki konkurs. Wystarczy tylko zadzwonić pod numer 0777-117 i odpowiedzieć prawidłowo na pytanie, która edycja Gambleriady odbędzie się w październiku? 1410, 1917 czy może 5? A na zwycięzcę czeka nowiutka konsola Nintendo 64 z przebojową grą Super Mario 3D, którą fundowała firma American Computer and Games. Poza tym do wygrania 250 wybitnych gier oraz 50 kolorowych koszulek z napisem Escape. Dodatkowymi nagrodami tym razem będzie zdjęcie Lary Croft z autografem oraz 10 prenumerat miesięcznika Reset CD. No to tyle na dziś. Gwiezdną opowieść czas zacząć. W systemie Lylat źle się dzieje. Szalony naukowiec Andros, owładnięty obsesją własnych biotechnologicznych wizji, po nieudanej próbie zawładnięcia światem ponownie postanawia zdobyć panowanie nad wszystkimi planetami systemu Lylat. Do jego makabrycznej kolekcji brakuje tylko czwartej planety układu jego ojczyzny, Cornerii, skąd został przepędzony. Na drodze jego niecnych planów staje czteroosobowy oddział Star Fox, dowodzony przez dzielnego Foxa McCloyda i właśnie w jego skórę wcieli się gracz w epopei kosmicznej Lylat Wars. Mimo tego, że główny scenariusz gry przeznaczony jest dla jednej osoby, grającej Foxem McCloudem, to pozostali trzej podniebni skauci będą cały czas współpracować z nami. A to ostrzegą przed niebezpieczeństwem, a to znów my będziemy musieli uratować ich, strącając wrogi statek siedzący na ogonie naszego współtowarzysza. I see him up ahead. Let's rock and roll! Lylat Wars w uproszczeniu można by nazwać symulatorem lotu statkiem kosmicznym, ale jak można symulować coś, czego nie ma? Ano, daje się, zresztą spytajcie o to kogokolwiek, kto miał w szkole kłopotliwe klasówki. Tak czy inaczej, Lylat Wars to epopeja kosmiczna, będąca połączeniem symulatora lotu z czystą strzelanką, taką jaką znamy z automatów w salonie gier. Nasza przygoda rozpoczyna się na rodzimej planecie Corneria, której ludność została już zaatakowana przez parszywe roboty Androsa. Oczywiście naszym zadaniem będzie uratowanie ludzkości przez skomplikowane działania militarne, polegające na odpowiednim strzelaniu z lasera oraz stosowne wypuszczanie bomb oczyszczających przedpole. Po drodze natkniemy się na zasobniki z tarczą, moduły zwiększające moc lasera oraz inne gadżety pomagające nam w walce ze złem.
Korneria to pierwszy etap naszej przygody, a jak na strzelankę przystało, na końcu czeka na nas wielki boss, którego należy zlikwidować, aby móc ratować świat dalej. Zobaczmy, jak się z nim rozprawiamy. My Emperor! I failed you! Po odparciu ataku na Kornerię ruszamy w kosmos, aby uwolnić system Lylat od zbója, jakim jest Andros. Nasza przygoda będzie wiodła przez różne miejsca, w tym także przez pas asteroidów, które mogą okazać się groźniejsze od wrogich statków, gdyż na co większe odłamki skalne nasz laser okaże się za słaby. W tym wypadku należy dobrze nawigować, odpowiednio przyspieszając bądź hamując statkiem. W przeciwnym razie skały nas zmiażdżą. Oczywiście, także i etapy kosmiczne kończą się wielkim bossem, a wierzcie mi, im bliżej niego, tym trudniej. Specjalnie nie pokażemy wam, jak wygląda ten duży, gdyż każdy z nich jest pewnego rodzaju niespodzianką, zagadką, którą trzeba rozwiązać. Po uporaniu się z etapem gwiezdnym dotrzemy na kolejną planetę, gdzie czeka na nas kolejne zadanie. Tym razem będziemy musieli odpędzić od naszej bazy chmarę wrogów, którzy uprzednio założywszy ładunki wybuchowe, teraz nie dopuszczają nas do budowli, abyśmy mogli rozbroić bombę. I tutaj pojawia się pierwsze rozgałęzienie w scenariuszu. A tak, zapomniałem wam powiedzieć. Lylat Wars składa się z ponad 15 etapów, które można przechodzić na kilka różnych sposobów. Na przykład, jeżeli udałoby się nam rozbroić bombę, wtedy spokojnie zostalibyśmy przerzuceni na kolejną planetę w celu postępującej degradacji Imperium Androsa. Jednakże, jak zaraz zobaczycie, nie udało nam się uratować bazy, ale nie oznacza to końca gry. Natomiast oznacza, że musimy uciec w kosmos, zanim nastąpi eksplozja i bez chwili odpoczynku poszukać innej drogi wiodącej do celu. Z kolei ta inna droga nie zawsze musi okazać się łatwiejsza. Tak czy inaczej, dobrego wyboru drogi życzymy wszystkim, którzy będą grali w Lylat Wars na konsoli Nintendo 64. A teraz już czas na grę zgoła odmienną. Grę dynamiczną. Pokémon należy do gier, które towarzyszą nam od lat. Ta wersja na Nintendo 64 to nie adaptacja gry z Game Boy, lecz raczej jej rozszerzona wersja. Nie jest to już RPG, gdzie jedynym naszym zadaniem jest walka. Poza pojedynkami, Pokémon Stadium oferuje nam coś więcej. Macie do wyboru 6 Pokémonów, których wybieracie spośród 149. Wszystkie z nich są o takim samym poziomie umiejętności. Ten poziom zależy od ciosu, jaki chcecie zadać. Kiedy już dojdzie do walki, wszystko odbywa się jak na Game Boy, jednak z małymi wyjątkami. Przede wszystkim na początku gracie tylko 3 Pokémonami. To zmusza was do podejmowania strategicznych decyzji przed każdym pojedynkiem. Spośród tych 3 jeden może być uśpiony, jeden sparaliżowany i jeden zamrożony. Ponadto nie możecie tu używać przedmiotów. Oprócz tego wszystko jest identyczne. Może poza tym, że całe otoczenie jest w 3D oraz że pod względem technicznym nie sposób tego porównać z Game Boy. Interfejs jest o wiele bardziej praktyczny niż w przypadku Game Boy. Manetka Nintendo 64 pozwala na użycie 4 żółtych przycisków, by wywołać jeden z 4 ataków, które mogą być przeprowadzane przez Pokémonów. Lista ciosów zawsze znajduje się w zasięgu ręki. Jednak po pewnym czasie staje się ona zbyteczna, ponieważ walka zaczyna rozgrywać się intuicyjnie. Jeżeli macie swoją własną kartę Game Boy, dzięki adapterowi dołączonemu do gry możecie grać własnymi postaciami. Ale tak naprawdę nie gracie nimi, tylko bohaterem, który przyjmuje ich wygląd. W konsekwencji oznacza to, że w trakcie tych walk wasze Pokémony nie zdobędą żadnego doświadczenia. Jest to największa wada tej gry, ponieważ jeśli nawet ukończyliście ją na Game Boy, to wasze Pokémony nie będą w stanie ukończyć mistrzostw. W efekcie będziecie musieli pokonać całą masę Pokémonów z 100 poziomu, by wygrać ostatnie zawody. Musicie więc stoczyć 100 pojedynków, by podwyższyć kwalifikacje bojowe waszych Pokémonów, a nie jest to takie łatwe, bo chociaż Shenipan nie wygląda zbyt groźnie, to jednak ten z 100 poziomu budzi respekt. Pokémon Stadium daje również możliwość przeżycia na nowo walk z Game Boy. Tutaj również zmieniono reguły, ponieważ teraz wasz przeciwnik dysponuje Pokémonami, które posiadają takie umiejętności jak wasz najsilniejszy zawodnik. Na przykład, jeśli wasz najlepszy Pokémon znajduje się na poziomie 56, to będziecie mieć jedynie możliwość walki z przeciwnikami z 56 poziomu.
Tak więc dobrze jest mieć jak najbardziej jednorodny zespół, ponieważ przeciwnicy będą przynajmniej tak silni, jak wasi zawodnicy. Oczywiście w Pokémona Stadium najlepiej gra się w dwie osoby. Możecie zasiąść do walki z przyjaciółmi w scenerii 3D, urozmaiconej licznymi efektami specjalnymi. Jeżeli przeniesiecie waszych Pokémonów na kartę Nintendo 64, będziecie potrzebować tylko jeden adapter, by każdy z was mógł wystawić swoją ulubioną ekipę. Największą zaletą Pokémon Stadium jest możliwość oglądania własnych Pokémonów walczących w ten sam sposób jak na Game Boy. Nawet ich odgłosy niczym się nie różnią, chociaż tutaj wolelibyśmy mieć je przeniesione z filmu animowanego. Ta gra ma też inną wielką zaletę. Pozwala na przenoszenie Pokémonów z karty Game Boy na kartę Nintendo 64. Porównywanie ich statystyk oraz uczenie ich albo wymazywanie z pamięci różnych ciosów. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ses points de vie diminuent. Que va-t-il faire? Tak więc jeśli bez opamiętania graliście w tę grę na Game Boy, nie wahajcie się, czy ją kupić, bo Pokémon Stadium została stworzona z myślą o was. A jeśli nie macie Nintendo 64, to być może jest to dobry pretekst, by je kupić. Wersja polska Master Film na zlecenie Cyfry Plus. Tekst Witold Majewski, czytał Jan Czernielewski. Specjalne wiadomości Nintendo. Zaczynamy od szybkiego przeglądu pierwszych obrazków GameCube, nowej konsoli Sony. Później będzie trochę o Mario, Zeldzie i innych grach przygodowych. Nacieszcie się tymi obrazkami, a my spotkamy się za kilka sekund. Banjo Tooie to kontynuacja przygód Banjo Kazooie. Gra tradycyjnie została wydana na konsolę firmy Rare i ubarwiona kilkoma zagadkami. Nintendo 64 nadal jest najlepszą konsolą dla gier platformowych. Teraz pokażemy kilka ujęć przygodowej gry Tajemnicza Pieczęć. Pozwolę wam przez chwilę podziwiać te przedpremierowe obrazki, a za chwilę pokażemy wspaniałe animacje.
Mask of Majora jest kontynuacją burzliwych przygód Zeldy. Tym razem młody awanturnik będzie musiał użyć magicznej maski, aby rozprawić się ze swoimi wrogami. Zapowiada się na prawdziwe arcydzieło. Brakuje jednak tego najniższego gracza ligi, po raz drugi Del Carre za 3. I 35-28. Larry Johnson gubi dzisiaj wielokrotnie piłkę. Jeszcze raz Carre, 3 razy z rzędu, 3 razy celnie, 9 punktów i 38-28 w tym momencie, 10 punktów przewagi.